Mamy 4:30. Prognozy na ten dzień zapowiadają się ekstra. Dzisiaj w planach idziemy na Krzyżne. Właśnie wykonujemy trawers żółtej turni, a widoczna za mną, ale bardzo słabo. No a powoli chmury uciekają. Wykonujemy właśnie ostatni zakos na zboczu żółtej turni. No i tym samym żegnamy się z halą gościńcową, widoczną tutaj ze schroniskiem. No, niezbyt dobrze widać, ale jednak dalej widok na Przełęcz, na której byliśmy 2 godziny temu. No, w tle widoczny lekko Nosal, tam. Następnie Wielki Kopieniec. No, a tu już nam się odsłoniła gęsia szyja, daleko. Oraz przepiękny masyw Wielkiej, Małej, Koszystej oraz Waksmunskiego Wierchu. Niestety, reszta Orlej Perci jest w chmurach, a naszej Przełęczy jeszcze nie widać. Tam jest po lewo za naszym Waksmunskim Wierchem. A tutaj jeszcze żółta turnia w chmurach. No, chwila odpoczynku i wkraczamy do Doliny Pęszczycy. Thank you.
docieramy nad Czerwony Staw w Dolinie Pańszczycy. Co ciekawe, jego nazwa wzięła się od zabarwienia, które wywołują bakterie znajdujące się w jeziorku. Ale pięknie jest położone, a co najważniejsze, okolica wokół niego nie jest zbyt często odwiedzana. Głównie chyba z tego, że jednak dzieli to miejsce spora odległość od najbliższego schroniska, czyli Murowaniec. Turyści zdecydowanie wolą wybierać szlaki na Orlą Perć przez Zawrat, a najczęściej wracają właśnie przez Krzyżne i przez Dolinę Pańszczycy. Oznaczenie żółtego szlaku na Krzyżne czasami jest bardzo słabo widoczne, dlatego zalecam, aby bardzo pilnować tego szczegółu w naszych wędrówkach. No tu akurat jest chodnik, ale dalej, jak już zaczną się gładzy, no to to oznakowanie na pewno może się przydać. W miejscu kończy się już kamienny chodnik, a zaczyna się taka, można powiedzieć, delikatna wspinaczka. No i tam mamy przełęcz Krzyżna.